No i kartka z kalendarza na 5 sierpnia, jest to poniedziałek, 218 dzień tego roku i zaczynamy 32 tydzień tego roku. Imieniny obchodzą Kasjan i Oswald oraz Abel, Afra, Cyriak, Kasjana, Maria, Mamiusz, Nona, Oswalda, Parys, Wenancja, Wenancjusz, Wenanty i Virginia. No i oczywiście wszystkim solenizantom tego dnia składam najserdeczniejsze życzenia. Nietypowe święta to Dzień Ostrygi i Dzień Bielizny. A przysłowia: w pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka. W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała. No i słońce w znaku lwa. Świt o 4:22, to już jest 1,5 godziny, mnie się wydaje, bo było jakoś po trzeciej świt, a teraz już jest 4:22, no to już jest naprawdę krótszy dzień. Wschód słońca 5:02, zachód słońca 20:21 i zmierzch 21:01, a było 50 chyba, także naprawdę już jest dużo krótszy dzień. Księżyc w znaku lwa, na przełomie lwa i panny. Wschód o 5:48 i zachód księżyca o 21:09. Cytat dnia: to miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. I to powiedział Jan Paweł II. A w kartce z kalendarza biodynamicznego mamy ogólnie korzystny czas siania i sadzenia. Niektóre rośliny mają szczególnie dni siewu i sadzenia. Nie stosuj nawozów sztucznych, może wystąpić ryzyko wysuszenia lub spalenia roślin. Dobry czas na siew i sadzenie roślin owocowych. Właściwy okres do usuwania chwastów i do usuwania i wyrywania chwastów. No i korzystny czas na zbieranie i mrożenie owoców. Tak. I teraz zakładka zdrowie i uroda. Jest szczególnie korzystny czas dla mycia włosów. Czas sprzyjający przyswajaniu przez organizm odżywek i wspierający działanie maseczek. Dobry czas na masaż regenerujący, wzmacniający z użyciem olejków. I szczególnie korzystny czas na obcinanie końcówek i podcinanie włosów. Dobry moment na pierwsze strzyżenie niemowlęcia. No i to wszystko w dzisiejszych kartkach z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vloga. No i jak co dzień przychodzę z kawusią na balkon. Przy tych kwiatuszkach to aż miło jest, jeszcze tym bardziej, że ten kwitnie. Ale chyba będę musiała mu tu jakąś podpórkę dać, bo to za bardzo się przechyla i tu jest narażone, że się go potrąci i spadnie. O, jeszcze tutaj kropla spadła, bo dzisiaj bardzo silnie padał deszcz w nocy. Bardzo silnie. Jeszcze tutaj jest, o proszę, jeszcze jest miseczka dla jakichś owadów do napicia się wody. No, było wszystko tutaj mokre. Ja ten mój kocyk dałam na bok, żeby mi po prostu nie zamógł. No, także my sobie tu teraz napijemy się kawusi sobotniej. No i zobaczymy, co dalej. No i już jestem, i już jestem. Tak, jasne. No. Wiki się obcięła pazurki w przednich łapkach, znaczy na przednich łapkach. No tak, a to ja nawet nie wiem, żeby ci mamunia po brzuszku drapała. No, tylko teraz jeszcze nas czeka obcięcie pazurków w tylnych łapkach. No, bo się za długie już zrobiły. No, także już nie jest. Są troszkę ostre, ale jak pójdzie na spacerek, to się zetrą się troszkę na chodniku. No, u nas taka pogoda dzisiaj, 15 stopni jest. Wiaterek, ale widać, że tam gdzieś już przebija, już się zaczynają rozrywać te chmury, bo przedtem były takie zbite, całe niebo białe. Wiatr jest, no to wiatr pewnie przegoni te chmury. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, jaka to dzisiaj będzie pogoda. No, ja tutaj będę chciała ciasta sobie robić,
Zbyszek prawdopodobnie pójdzie jak zawsze na ogródek, tylko jeszcze na razie się wstrzymuje, żeby wiedzieć na pewno, czy będzie padało, czy nie. Poza tym jest rano, jeszcze musi zjeść śniadanie, troszeczkę odsiedzi sobie w domu, a potem pójdzie na działkę. On tam sobie spawa, tnie i w ogóle. To jest jedyny dzień w tygodniu, kiedy on tam może iść robić. No ale też w deszczu też nie będzie robił, nie? Także na razie jeszcze przeczeka troszeczkę. Ale tutaj widziałam w prognozie, że się zmieniła, bo wczoraj pokazywali, że przez cały dzień ma padać dzisiaj. A dzisiaj już tam widziałam, że się ma przejaśniać, także. I że już od południa mniej więcej nie będzie deszczu. No teraz już nie ma deszczu, a gdzie tam południe. No także mam nadzieję, że jakoś to będzie. To sobie Zbyszek porobi, a ja tutaj w domu z ciastami. Jeszcze z Wiki muszę jechać do miasta, bo ona tam coś musi załatwić. Także zobaczymy. Znowu zamiast tylko w domu, to znowu gdzieś będę jeździła, no i to ten czas potem. A chciałam dzisiaj też ogórki robić. Tak wychodzi, że ja ostatnio co sobota ogórki robię. Ale mi się nazbierało w tym koszyczku i bym musiała te małe zamarynować, zanim one zaczną robić się takie flapiate. Ocet mam, wszystko mam, co do tego potrzebne, więc znowu sobie parę słoiczków zaprawię tych ogóreczków. No a część też do zjedzenia. Ja w ogóle te, co są takie bombki się robią, takie gruszkowate, z jednej strony grube, a z drugiej cieniutkie, to ja po prostu zjadam tak ze skórką. One są tak delikatne, że normalnie ze skórką je można zjadać. No, kawusia moja, jak to teraz przyjemnie jest, już mnie to dręczyło tutaj ten bałagan. Nie bałagan właściwie, tylko to suszyło się, no ale się zrobił przez to bałagan. Te pelargonie tak ładnie urosną, odpukać. Tu sobie dam już takie duże, a te które są tutaj w skrzynkach, te, tak samo były wsadzane z tych samych sadzoneczek. To ledwo co to rośnie. Już tą przesadziłam, bo ona była tam bardziej bliżej tego. A to ciągnie potem, to dużo bierze tego wody i wszystkiego, nie? Tych składników odżywczych. No. I te już tak ładnie rosną. A w tych skrzynkach, wszystkie te, które są tu w skrzynkach, chyba mają za ciasno, za dużo korzeni, zbite, nie wiem. Jakoś tak licho rosną. Chociaż ta już jest większa. Bo jest dalej tam od tych. Już troszeczkę, ale nie takie duże jak w tamtej donicy. No tu jest i tu jest. Jakoś to będzie. No. W tym roku nie mam tak gęsto tutaj tych kwiatów. A i tak korzonków mają, są poplątane korzonki. Ja nie wiem, jak ja te pelargonie będę potem znowu wyciągała na zimę. Stąd i gdzie ja je wszystkie włożę. Do dwóch skrzyń, tylko że jedną skrzynkę tylko będę mogła dać do Wiki, do pokoju, a drugą to ja nie wiem, gdzie ja ją dam. Bo w kuchni raczej na stole. Na stole, co ja gadam, na parapecie jest za ciepło. Bo Wiki ma ten parapet taki długi, ma dłuższe okna i tam tylko część, pod częścią parapetu są grzejniki, a ona właśnie te pelargonie, ja zawsze je stawiam na tej części, gdzie nie ma grzejników na dole. No to już nie to ciepło tak nie wali z dołu do góry, nie? No, bo one mają mieć w chłodniejszym, a do piwnicy dać to tam jest za ciemno, w ogóle światła nie ma, one jednak troszeczkę światła by musiały mieć. Także ja nie wiem, co ja z tym zrobię, nasadzę pelargonię, a potem będę się zastanawiała, gdzie ja to przechowam. No, jak mieszkałam w tym mieszkaniu, co mieliśmy 4 pokoje, to jednak zawsze gdzieś tam przechowywałam te pelargonie, więcej tych parapetów było. I można było przechować pelargonie. A w tym, tutaj to mało miejsca jest, mało. No. Także nie wiem, jeszcze jest klatka od papugi, dużo zajmuje miejsca. Tam bym zmieściła jedną taką skrzynkę. No. I tak w ogóle tam w zeszłym roku już ten kaloryfer był taki na pół gwizdka tylko, żeby tam nie było za suche, za ciepło, żeby nie było. Dla tych kwiatów, żeby po prostu na kwiaty nie grzało. No ale z drugiej strony też musimy patrzeć, żebyśmy my nie mieli chłodno w mieszkaniu, nie? No. Ale daliśmy radę, także nie było problemu. No, w tym roku tam jeszcze też i te lampy będę świeciła.
może nie całymi dniami, no bo to wiecie, ale w sumie jak paliliśmy te lampy, to wam powiem, że rachunki wcale mi za bardzo nie wzrosły. Także będę mogła tam 2-3 godziny dziennie doświetlać te rośliny, żeby całkiem takiego szoku nie miały, nie? I zwłaszcza jak się je przeniesie tam do mieszkania już, nie wiem, w październiku czy kiedy. Wszystko zależy od tego, od pogody. Te rośliny, ja myślę właśnie o tych koleusach, o zielistkach, tam ta duża donnica. Te takie, co mam właśnie, tutaj też mam koleus, nie ma zielistki, pelargonia i koleusy. No chciałabym te koleusy, żeby mi się utrzymały, też nie wiem, bo teraz nowe mam 3 takie duże, dwie duże, tu mam donicę dużą. Na ogródku są dwie z koleusami, tam jest taka normalnej wielkości donica, a tam jest ta bycza, ta wielka. I ja nie wiem, gdzie to wsadzę. To się fajnie, tak wiecie. No i w tamtej mam też to. Także jak mi się tam przechowa, to na wiosnę może będę sadzonki robiła, żeby mieć. No te tutaj będą mogły zginąć, ale żeby tamte miała, nie? Oczywiście je przytnę, spróbuję zrobić sadzonki już jesienią. Przytnę, żeby one za bardzo nie rozbujały, ale mam nadzieję, że jak będą przycięte, to potem będą odrastały znowu, żeby można było, wiecie, ewentualnie pobrać sadzonki na wiosnę. No koleus tak rośnie mocno, że też będę go musiała obciąć, bo one potem taki szok dostaną, jak przyjdą do domu, że na początek pięknie, za chwilę już zaczynają, dużo suchych liści mają. No bo tu jednak jest inna wilgotność, tutaj jest inne światło. No, tam będę chciała w tym rogu, przy tym oknie, gdzie papuga, więcej takiej wilgotności może im też zapewnić, bo tam mamy ten klimatyzatorek i tam para z tego troszkę leci. Mam tam tą fontannę, to ona też tam paruje cały czas. No i jak jeszcze dam to doświetlanie, no to powinny mieć, żeby ten szok przynajmniej tak, żeby powolutku przeszły w taki stan bardziej może spoczynku, ale żeby nie zamarły. Spróbuję, uda się to się uda, nie, no to trudno, nie? No i tu jeszcze będę musiała powyciągać wszystkie te zielistki stąd. I też do jednej donicy. No, także będzie co robić. I będzie co stawiać, tylko pytanie gdzie, nie? No, ale tym to się będę zajmowała później, po wakacjach, gdzieś może w koniec września, październik, bo tak podejrzewam, że tak długo będzie dziś w tym roku. W zeszłym roku już też było długo ciepło, tylko pytanie, kiedy przyjdą pierwsze przymrozki, nie? Nocne, bo to od tego wszystko zależy. No, ale tak wiem, że pamiętam, że w zeszłym roku już jeszcze w listopadzie było bardzo ciepło, przecież wysokie temperatury były. Także zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Niby jest wszystko przyspieszone o miesiąc, ale może być tak, że po prostu będziemy mieli coraz krótsze zimy, a to lato będzie dłużej trwało. No zobaczymy, jak to będzie. Zmienia się ten klimat i niech nikt nie gada, że się nie zmienia, że się klimat nie zmienia nam. Jest ocieplenie i to jest bez dwóch zdań. Czasami jest tak, że właśnie są te zimne takie, ta wiosna długo zimna jest. No to też kiedyś tak nie było, nie? I to nie jest, że to jest, że to się nie ociepla, bo jest zimno długo. Tak to jakoś tak działa. No. Znowu się pomądrowałam trochę, nie? Taka porcja mądrowania Gabrysi na początek dnia. No pewnie niektórych to wkurza, no ale trudno. Nikt nie jest idealny. Także zawsze ktoś kogoś będzie wkurzał jakimś gadaniem. No i co zrobić? Nie też wiele osób wkurza i co, nie biję się z nimi, nie gadam im jakiś tam głupot. No, dobra, a jeszcze wam pokażę moje te, jak one się nazywają, te lobelia. Zakwitają. Ja 6 doniczek posiałam, a to takie małe jest, ale już przynajmniej zakwita. Także może na koniec lata trochę lobeliki będzie.
fioletowej. Mnie się najbardziej niebieska podoba, no ale wiem, że jest niebieska, biała i fioletowa. Też ładnie to wygląda, tylko że lobelia ma to do siebie, że jak się przesuszy, to się zrobi z niej siano potem. Już potem można ją ratować, to nic nie pomoże. No. Także tak, dobrze, to by było na tyle. Na razie. O, 12 minut tutaj klacham. O samych kwiatkach widzieliście? No, także zdolna jestem dziewczynka. Piję kawę i zabieram się za żyćko. Gdzie nie było przedtem chyba, nie? Było, tylko się chyba jeszcze. Aha. A było, tylko to nie było. Myśmy byli w zimę, to tu nie było. Weszli. I fontanna jest. Przejdziemy się koło fontanny? Bo tutaj jest brzydko. Taka huśtawka. No dobra, już się poodzywam troszeczkę, bo tu nie ma muzyki. Bo byliśmy tutaj na rynku ostatni raz, jak był ten jarmark, a potem jeszcze było Trzech Króli, no. Wtedy oczywiście fontanna nie działała, a teraz działa. Jezus. I tak tutaj w odsłonie letniej wygląda nasz zabetonowany rynek. No i to jest, teraz w ogóle to tutaj tego nie było chyba, tych ławek. Aha. Tam już było, ale oni postawiają na lato. No taka fajna wyspa, ładnie to wygląda. I teraz wiem, że odchodzą od tego, od tej betonozy i niektóre miasta mają przywracać zieleń na rynkach, mają zrywać betony. W Krakowie mają zrywać betony. Bo to już jest udowodnione, tak jak jest tam, gdzie są drzewa, tam jest niższa temperatura niż jak jest tylko sam beton, bo to oddaje. To jest taka mikrowela, potem się robi z góry, smaży i z dołu smaży. No i od budynków, no, z każdej strony. Tutaj troszeczkę tych drzewek dalej, teraz zaczynają one już mieć coraz większe te korony, nie? Bo tu przynajmniej troszkę ludzie cienią mają w lecie, chociaż dużo to nie daje, no ale zawsze coś. No tam też fajne. Takie ogródki, popatrz, aż tutaj dalej, ale dawno nie byłam na rynku. Ten kościół chyba, nie? Co? Co niby ma za głośno też te dzwony. Ostatnio tutaj byliśmy w kolorowej właśnie z tym. Ale w kolorowej, tak. No, aha, to jest kolorowa. No bo to się zmienił właśnie do linii. Aha. To byliśmy na obiedzie, no to tutaj pierwszy raz słyszałam, jak byłam na rynku, te dzwony, to nie są aż tak głośne. No. O, tam jest ładny balkon, coś tak jak my lubimy. Dobra. A my idziemy z Wiki do Agory. Kawałek betonu z nami przejdziecie. Zapachniało jedzeniem. Ale to dopiero co jadłam. Jakimś bigosem. Nie? No, ale ja patrzę na bigos. No wiem, no. Wiem, że jest kolorowy, ale tam może bigos trzymają, nie? Nie wiesz. Raczej nie. Nie? A tutaj gdzie coś projektowałaś, nie? Ze szkoły. Ciekawe, czy to zrobili według waszego projektu, czy nie. Otwarte jest, chcesz zobaczyć? A ja nie byłam, czekaj. Co mówisz? No, troszkę tak. A to jest podobnie, jakbyście zaprojektowali, czy coś innego? Aha. Inaczej. No, tam są jakieś takie, popatrz, zdjęcie. Chodź, przejdziemy. Może tam się da przejść? Nie wiem, to są te bramy. No, tu jest otwarta, tam też jest otwarta. No, to są budynki chyba bytomskie, nie? O. I taki dziedziniec mały, a też zagospodarowany, jako jest przyjemnie tym ludziom tu żyć.
I taka wąska. Tutaj kiedyś była jakaś kawiarnia była chyba, nie? Czy mi się to... To najstarsza uliczka w mieście. Mhm. Kamień ze średniowiecza jeszcze. Tu? O! Widzisz, to dużo wiesz. Bo miałam tutaj właśnie też odmawiać. Była chyba jakaś ukryta brama. Na plac od nich chyba tam. Wąska ta uliczka. Normalne auto? No normalne przejedzie, ale jakaś ciężarówka to już nie, bo te lampy u góry. Są zaplecza też od sklepów. Kiedyś były plany, żeby tutaj... A patrz, widziałeś tam takie przejście u góry? Były jakieś plany, żeby tutaj jakąś raz tam metę odpoczyć. Tutaj to skończyło, ale... A pewnie, że tak można przejść sobie tą ulicą. Też. No ja wiem, bo ja zauważyłam, co żeśmy szli, to było zamknięte, nie? A dzisiaj otwarte. Fajnie. No i wychodzimy na naszą agorę. A tam są takie fajne budynki stare. Nie wiem, czy wam tam te budynki kiedyś pokazywałam. Nawet jest mieszkanie do sprzedania, jakby kogoś interesowało. Idziemy. Dałam? Nie, tu. Dobra. Ja się wam pokażę od przodu. A tam jest Alibabczy. Ani tego przeczytać nie umiałam teraz. Babczy. Zacznę od tej strony. To jest fajne. Takie srebrne, nie? Takie misy. Chociaż to trzeba mieć. Rzeczywiście zmienili tutaj, nie? A tu są przeceny. O! Takie wielkie te kubki są, 20 zł. Tak inaczej jest. Popatrz, to takie kieliszki, nie? Inny żur jest taki morski. I tak, tego nie nagrywam, bo jest muzyka. Szkoleczki. Takie morskie rzeczy. O. Tutaj delfinek. A wiesz, że się w Bałtyku delfin pokazało? Jest stado delfinów? Wieloryb. A tutaj maselniczka. Też taka. O, to mi się na prosto podoba. Mhm. Tobie też? Delikatnie to jest. Idę z tą torbą stąd, bo wiesz. Tamte kobaltowe mi się podobają. No. Jakie? No. I w ogóle tutaj to wszystko. No. Lepiej brzmi niż tam. Na lody tak, nie? Na deser. A tutaj też takie popatrz, taką łyską. Dzwoneczek. Dobra.
Dobrze, słucham? Dobrze, ja się tak nie jestem. Nie chcę ci za plecami, tak ciągle plecy pokazywać. Overheated, can hardly sleep at night.
tak powiem. A tam też filiżanki takie były. I te białe, i te takie kawowe są fajne, nie? Dobra, wychodzimy, no. Pograbko bywa na stole, to że tylko zmienimy. No, no. To mam keto dzień. Kawusia. Wypadł z Wiki. On tu się Wiki stawia. No i przechodzimy na zakończenie dnia, jak zwykle. Tylko coś to tutaj mamy nieostre. Gdzieś tam słońce zachodzi. Na koniec dnia się ładnie wypogodziło. Nawet błękitne niebo momentami jest. No. I tutaj sobie usiądę na chwileczkę pogadać. No i już tutaj jestem. Wróciłyśmy z Wiki z takiego babskiego dnia. Tak się nam przy okazji zrobił, bo to nie było takie zaplanowane, ale nam się taki zrobił. Tam muszę wam wytłumaczyć te zdjęcia, te kawałki filmów, urywki filmów, przebitki, o, jakie tam były, bo Wiki potrzebowała jechać do Bytomia coś załatwić. No i to jechałam z nią, jechałyśmy samochodem. No i tam byśmy, jak widzieliście, obeszliśmy za tam rynek, byliśmy w Agorze i tak dalej. No to co chciała, to tam załatwiła. Przy okazji sfilmowałam Homendiu, bo jednak nie zlikwidowali tego Homendiu, tylko było w remoncie. I jest teraz troszeczkę inaczej tam niż było przedtem. Gdzie indziej jest ten kontuar, gdzie są ekspedientki i tak dalej. No, także tam byłyśmy, a potem poszliśmy, bo Wiki miała co świętować dzisiaj i chciała wziąć tatę i mnie ze sobą, ale tata stwierdził, że to jest jedyny dzień, kiedy on może iść na ogródek spawać. No, więc poszedł spawać, a my miałyśmy dzień dla siebie. Świętowałyśmy i byłyśmy właśnie w takiej restauracji kolorowa w Bytomiu. To jest nowe miejsce, to znaczy się tam już była restauracja, ale się inaczej nazywała. Bakara, jeśli ktoś jest stąd, chyba Bakara. A teraz kto inny to przejął i jest kolorowa. No i tam jedliśmy taką sałatkę, jak widzieliście. Ja sobie taką sałatkę zrobię w domu. Co tam nie było w tej sałatce, jakie bogactwo smaków. Tam było wszystko. Była tak. Pomidorki, ananas, owoce, jak widzieliście, to było jeżyny, maliny, ananas. Co to jeszcze było? Były też pomidorki koktajlowe, te sałatki, mieszanka sałatek różnych, cebulka czerwona, kiełki buraczków i buraczki w paseczkach. Co? Było bardzo dużo różnych kwiatków, nawet były tam floksy, co się zdziwiłam. Powiedziałam Wiki, ja mam na stole floksy, to tacie zrobię sałatkę z floksami. Były tam floksy, były nawet, wyglądało to jak płatki z pelargonii. Była tam nagietek, to wiem, że jest jadalny. Nagietek, że jakieś takie fioletowe, to mi wyglądało, jakby to były te surfinie, takie małe. Tak mi to wyglądało. No nie będę się pytać, nie?
nawet kwiaty kopru były. I powiem wam, że jak to się jadło, i tak takim mieszał, i truskawki tam były. Jak to się tak jadło, to się tak z tymi smakami wiecie, tak przechodziły te smaki. Coraz to inne smaki w buzi. Naprawdę to było bardzo dobre. No, oliwa z oliwek. Nie wiem, jakie przyprawy, bo przypraw konkretnie jakieś tam nie czułam. Były do tego grzankiela, no były tak twarde, że ja je zostawiłam. Fiki zjadłam, ale mówiła, że z ledwością, bo one były tak mocno aż wysuszone. Także tego ja nie zjadłam, ale pełna miska tej sałatki i na tym było ten grillowane halloumi. Halloumi czy halloumi. Przepyszne to było i stwierdziłam, że ja sobie takie coś zrobię. Kupię halloumi i zrobię kiedyś na obiad każdemu taką michę sałaty, bo z tego naprawdę się można najeść. No może nie na obiad, może na kolację. W sumie obiad o kolację jemy. W każdym razie muszę to powtórzyć w domu. W zimę to będzie o tyle gorzej, że tam tych owoców nie będzie, no i kwiatków nie będzie, ale teraz mam tu kwiatki na balkonie, to zobaczycie, jak jutro zrobię sałatkę, tacie, pozbieram wszystkie płatki. Tu mam sałatki. No. Ale bardzo dobre to było. Wcześniej był drink, ale bezalkoholowy, bo był samochodem. Dwa drinki bezalkoholowe. Wiki miała bardzo, bardzo taki orzeźwiający. Nie wiedziałyśmy, bo tak patrzałyśmy na te składy, to tak w tym jej, to tam był tonik i jedna z tych takich oranżad cytrynowych, no nie oranżady, ale wiecie, Fanta nie, jakoś inna. Ale sobie pomyślałam, tam będzie dużo cukru, a w tej mojej nie było napisane, żeby tam była jakaś oranżada, jakiejś, wiecie, typu Fanta, tonik, czy coś takiego. Tylko tam były, właściwie nie wiem, co to było tam. Anastazja się ten mój nazywał. Było tam coś czerwonego, tak jakby, nie umiem wam powiedzieć. W składzie, myśmy czytały skład, mogłam zrobić zdjęcie tego, co tam w składzie było. W każdym razie dużo lodu też było, bardzo dobre to było. Troszkę za słodkie dla mnie, ale i tak dobre, nie? No, a potem mieliśmy lody, Wiki sobie wzięła z bezą i z owocami. No i jak ta pani przyniosła, to ja myślałam, że ona mi kolejne danie niesie, a ja już byłam naprawdę najedzona z tej sałatki. Z tym, że jedyny minus tego to był, że bardzo małe kulki lodów. Dużo tam tych owoców narzucane, troszkę tak tej śmietany. Podejrzewam, że tej, wiecie, na boku talerza, no i owocki. Te lody, jak się na takim talerzu rozleją, no to przecież nie wyliżycie tego, nie? Nie idzie tego pozbierać, bo jak łyżeczką zbierałam, to szorowała ta łyżeczka po tym talerzu, to tak nie fajnie. A Wiki miała lody w takim pucharku, no i to mogła wyjeść sobie do końca. I stwierdziłam, że jak znowu bym tam kiedyś szła, to sobie wezmę takie właśnie w tym pucharku. No. I to jak to się topiło, no to zostawało, nie rozlewało i się tam gdzieś. Także następnym razem, gdybym tam jeszcze szła, to nie takie te lody, tylko inne. Wiki zapowiedziała, że pójdziemy w przyszłą niedzielę z tatusiem tym razem na kawę i ciasto tam. No, bo tatusia też jeszcze nie wzięła na świętowanie swojego sukcesu. Także pójdziemy w przyszłą niedzielę, bo tak Zbyszek może, bo jutro byśmy mogli iść, to byśmy dzisiaj tam nie szli, ale jutro Wiki nie będzie, bo ona jutro z Kamilem idzie na rodzinną jakąś imprezę do Kamila, więc jutro jej nie będzie. Jutro będziemy sami na obiedzie, sami do kościoła, sami na obiedzie już mówiłam. Ciasta dzisiaj nie robię, bo miałam dzisiaj robić ciasto ze śliwkami i jeszcze jakieś inne słodkość dla mnie, słodkość, wiecie. Ale jest późna godzina, już późno przyjechałyśmy, jeszcze byłyśmy w parku zobaczyć tam taką wystawę, ale to wam w następnym filmie chyba już dam, bo to jutro nigdzie nie będę wychodziła prawdopodobnie, tylko pójdziemy na spacer z psem tu po osiedlu ze Zbyszkiem. Też nie będę filmowała. Co jest? Jest prosto? Tak. Prosto. Jak obracam głowę, to one się... To one się wykrzywiają. No. Tata by musiał też mnie obciąć troszkę. Dobra, już może dobra. No, Zbyszek obcinał końcówki Wiki.
bo on ma proste oko. Ja to tam mogłabym, wiecie, jak ja zacznę obcinać, to potem za dużo się skróci. Też będę chciała, żeby mi obciął, ale już teraz nie będę go męczyć, bo z nadziorce się narobił. No i byliśmy na tym, w tym parku, co jutro zobaczycie w następnym filmie. No i potem jechałyśmy już tylko po Zbyszka na ogródek go zabrać. Akurat jak przyjechaliśmy, to już był gotowy do wyjścia. Skończył tam już wszystkie prace z metalem, teraz to będzie robił już w drewnie. A jak to będzie zakończone, no to wam na pewno pokażę. Zresztą będziemy tam potem wędzić, to się będzie widzieć. No na jesień będziemy wędzili, nie? No. Także tak, jest już na tyle późno, że już dzisiaj nie chce mi się nic piec, nie będę teraz piekła. Ewentualnie na szybko jakąś babkę zrobię, marmurkową może Zbyszkowi, bo on lubi taką, co już na kanale była, nie muszę jej filmować, tej babki. A to ciasto z tymi śliwkami, to nie ucieknie, to zrobię później. No i będzie na kanale, może w przyszłym tygodniu, zobaczymy. No, także tyle z tych takich zapowiedzi. No i dzisiaj sobie zrobię taką naprawdę sobotę. Dzisiaj naprawdę to ja nic nie robiłam takiego konkretnego. No bo Zbyszek wziął jedzenie sobie na ogródek, myśmy tam zjadły. Teraz będę sobie montować filmik i mogę się zająć sobą. Wiki sobie dzisiaj robi spa, więc ja sobie dzisiaj też zrobię spa. Szkoda tylko, że farby nie mam, chociaż powiem wam, że te siwe to podbijają troszkę tą opaleniznę, nie? No, ale już mnie też zaczynają działać na nerwy. Z jednej strony mi się to podoba, a z drugiej strony niekoniecznie. I to właśnie tak jest, bo mogłabym już je zostawić, niech one tam siwieją, obcinać i będą już siwe. Też mi się podobają u kogoś, ale u mnie jakoś tak, no nie bardzo, no i no nie wiem. W każdym razie dzisiaj sobie zrobię spa, dzisiaj będę miała naprawdę taki odpoczynek. Już dawno nie miałam takiego odpoczynku, żebym nic nie musiała robić, nic nie musiała gotować, nic nie musiała gdzieś tam, wiecie, piec, sprzątać, zakupy czy coś. Dzisiaj miałam naprawdę dzień na luzie. Podobał mi się ten dzień, fajnie go spędziliśmy. Wiki wszystko oczywiście sponsorowała, bo to był jej sukces. Także tym bardziej jestem zadowolona, nie? No i fajnie spędziłyśmy czas. No i oczywiście musieliśmy się podzielić też z tym na Instagramie. To pewnie jak ktoś mnie śledzi z was, a jest dużo osób, które mnie z kanału śledzą na Instagramie, no to już wcześniej widzieliście, co ja to tam jadłam. Ale powiem wam, że ta sałatka, to ona była keto. Ale lody to już nie. No. Ale tak, fajny dzień był, a teraz jeszcze sobie dokończę, żeby był do końca ten dzień fajny, jutro niedziela. No i znowu kołowrotek od początku, nie? Tutaj mi się bardzo podobają te kwiatki, tutaj ładnie wyglądają, przynajmniej z tej strony. I chciałabym, żeby na miniaturce to było tak właściwie. To ja na miniaturkę chyba tam coś będę miała, bo ja tylko potrawy zdjęcia robiłam. No, ale nic. Z tego homendiu nie wiem, czy będę dawała podkład. Może dam podkład, bo nie chciałam tam w sklepie mówić. Znaczy ja mówiłam, tylko że tam też była muzyczka. No, a jeszcze byliśmy w jednym sklepie. Sklepiku takim, co tam są i pamiątki. Jak na jakieś imprezy się idzie, kartki okolicznościowe, tyty i takie różne inne rzeczy. To tam też taką migawkę wam z tego sklepu dam. No. A, i jeszcze byłyśmy w Empiku. Ale w tym Empiku, powiem wam, to już tylko dam pod muzyczkę. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, bo nie wiem, ile mam tego wszystkiego, żeby nie było za długie. Ale ten Empik jakiś taki mały, bo kiedyś był Empik tutaj. Tutaj w Plejadzie był, duży był. A teraz to tam było, tych książek tam jest mało, niby księgarnia, ale tam jest mało książek, a dużo różnych innych rzeczy dookoła. No. Także tak to wygląda. Dobra, to ja już teraz będę kończyła. Dziękuję serdecznie za ten czas poświęcony na oglądanie mojego vloga. No i oczywiście zapraszam na jutro, a dzisiaj to już wszystko. Dzisiaj ja zaraz pójdę się zmywać. No i wiecie, zrobię sobie spa. I będę miała jeden taki dzień oddechu, czego wam też życzę. No wy macie akurat dzisiaj poniedziałek, to tak już zaczynacie
od początku, cały tydzień. No. Tak. To wszystkiego dobrego, no i bajo bajo i pa pa, do jutra. Pa! Thank you.